Zawsze byłem antykomunistą. Zawsze. Nawet wtedy, kiedy w końcu... Dlaczego właśnie wstąpiłeś do milicji w latach 70? Ja jestem w tej milicji. Ja byłem trenerem na etacie milicyjnym. To byłem w klubach gwardyjskich, to wtedy trzeba być albo milicjantem, albo żołnierzem, albo górnikiem, albo hutnikiem, żeby być albo hutniku, albo górnikom. Wisiało się na etacie jako trener szczególnie. Jako trener byłem wtedy, miałem dobrą, godziwą płacę, no i mogłem trenować. No, ale jak na silne podejście antykomunistyczne, jednak to jest dziwne, że akurat w milicji chciałeś znaleźć zatrudnienie. Milicja nie miała tego nic z tym, do niego zawsze nie traktowałem milicji jako jakiejś politycznej organizacji. Natomiast partia, Polska Jednoczona Partia Robicza, to jest wstąpiłem też w 1968. To już było co innego, ale wstąpiłem, ponieważ mama i tata doszli do wniosku, że tego się nie da rozważyć inaczej, tylko od pewności mówi, to wstępujcie synowie, wszyscy wyborcze, którzy wstąpili do partii. Ja pamiętam rekomendację, którą dała mi nauczycielka do szkoły podstawowej, napisała, że Jacek Jaworski zawsze mówi prawdę. I to mi tak mówiło, że staram się zawsze mówić prawdę. Mhm. Tutaj mamy jedną fotografię z tego okresu milicyjnego. No, 80 roku. Powiedz, co tam robiłeś. Jakiego typu to była? Najpierw byłem jako trener w Rzeszowie, a potem przyjechałem się do Krakowa. Trener czego? Judo. A potem przyjechałem się do... No i tam byłem też w klubie wysokogórskim i też trenowałem tych alpinistów. To tego nie słychać? Ja tam słyszę. To jest atrapa. Atrapa czego? Wszędzie atrapa widzisz. No to wracamy do pytania. Co robiłeś w milicji? Trening judo? Co wyszło? Przyjechałem na przesłuchanie bez pretyny na Nowińskiej. No trenowaliśmy judo. A do Krakowa przyniosłem się już świadomie zupełnie do oddziałów specjalnych ZOMO, to się nazywało. Tak trochę zakamuflowane to było. ZOMO to nie było wcześniej, ale ZOMO to było oddział antyterrorystyczne. No, ale też mi się ten kierze antyterrorystyczny ZOMO. No, ale działa antyterrorystyczne i no, tak, bo świadomie przyszedłem po to, żeby... Bo wtedy była taka sprawa, która prezentowała od wielu lat, to była sprawa śmierci Stanisława Piasa, którego ja nie mówię, że zabił ZOMO, drudzy, że zabił SB. Chciałem zobaczyć, kto go zabił w końcu. No i myślałem, że ZOMO może się dowiedzieć, no i w sumie się dowiedziałem, nie wiem, że SB na ZOMO. Ale jakie związanie byłeś z Piasa? Nie, tylko ja zawsze byłem związany z ruchami niepodległościowymi, zawsze dużo czytałem Bibły, tak zwanej podziemnej, no i no, w temacie. Jakie jeszcze zadania? W tym okresie. Jakie miałem szkolić antyterrorystów i tak doszło, kiedy poznano się na moich umiejętnościach, to szkoliłem wszystkie oddziały antyterrorystyczne z całej Polski. Z całej, od Gdańska i Szczecina aż po Kraków. Czy to będzie szkolenie na sztuki walki? Nie, nic wspólnego nie miałem. To walki nie potrzebuję. To było głównie wysokościowe, jakieś działania ze śmigłowców oraz w górach działania. Działania w górach do dzisiaj się zastanawiam, jak jej przekonałem, żeby się też szkolili, bo nie potrzebują chłopca. Ale mi było potrzebne, bo ja się lubię zginać. Dali się namówić w każdym razie. Też... Tutaj to był najlepiej wyszkolony w Układzie Warszawskim w wojskach specjalnych, zwłaszcza w górach. No ja nie wiem, czy wierzyć, czy nie. Chyba nie pozostaje nic, tylko wierzyć, prawda? Zwłaszcza, że to mówiła... Nie, kto to powiedział, że nie kłamiesz? Pani... Jak słuchacie? Wszyscy mówią mama. To nie wiem, mama to mojej koleżanki była, ja tam się. Brałeś też udział w ochranianiu papieża podczas pielgrzymki w roku? Pracowaliśmy wtedy w wariantu pierwszej wizyty. Opracowaliśmy wariant, bo była taka, doniosły służby specjalne, że ponieważ papież usunął Niemców ze swojego otoczenia w Watykanie, kogoś tam jakiegoś ważnego arcybiskupa, czy kogoś innego, że będą Niemcy będą chcieli w Polsce się na niego zamachnąć, jak się mówi, no i my dzisiaj podejmowania jego z tłumu, z miejsca, takiego ze środka tłumu i opanowaliśmy do tego stopnia z ćwiczeniami na śmigłowców akcję, że od chwili zawisu do podniesienia do góry osoby upływało się na wysokości 40 metrów śmigłowców, upływało 7 sekund. To chyba szybko. Sądzę po waszym... Wydarzył się stan wojenny w 1981 roku.
Też bardzo przykre zdarzenie się zdarzyło. Miało miejsce. Kopalnia w Bielsku. Tak, a wcześniej jeszcze były tylko szczęście. Tak, była to sprawa Bydgoska, którą... Ja nawiązałem kontakt z Solidarnością wtedy, jak po sprawie bydgoskiej i dostarczyłem wiadomości o sprawie bydgoskiej, kto bił, kto kogo tam, jakie to takie tam miasta. Ludzie byli i wyraziłem ochotę współpracy. No i się zaczęło. Do mnie skierowane zostało Wielsi, Połomyda, Japończyk, doradca Wałęsy i z nim omówiliśmy dokładnie zasady współpracy, tylko on miał znać moje nazwisko i nikt więcej. A czy właśnie po wujku, czy właśnie w zimie 81 wymyśliłeś swój, no, chyba spisek, to jest najlepsze słowo. Spisek był wcześniej, bo ja cały czas mówię, celem moim było w tej racji. Ale nie od początku. Od początku. Milicji od początku było, tak? Jak przyszedł do Krakowa, to już tylko po to, żeby wyjaśnić te sprawy, które były niewyjaśnione. Nie było żadnego innego kontekstu w tym. No, przy okazji trenowałem się za to pisze. No i tak to wyglądało. A jeszcze muszę powiedzieć, bo mówisz o stanie wojny. W listopadzie były pacyfikacja gmin rzeszowskich, gdzie mógł już być stan wojenny, bo dostaliśmy rozkaz od generała Bejma, komendanta głównego, że w razie oporu strzelać. Wtedy już mieli broń palną i broń palną miały tylko oddziały specjalne. Tam był wtedy pluton katolicki, który potem był na Lutku i nasz w tych klasyfikacji gmin, ale... Tak, czy to prawda, że też byłeś jedną z osób, która ostrzegała Solidarność, że może się stan wojenny? Tak, tak. Ja miałem dokładny scenariusz tam wojennego, którego nigdy nie znał, ale tak mi się udało wnioskować po ruchach, jakie władza podejmowała. Że coś takiego będzie i to wkrótce. Miałem jeszcze taką wtyczkę odpowiednią w Krośnie, do mojego brata, który tam był zastępcą komendanta i nieświadomie na chwilę, że świadomie współpracował. Także scenariusz dokładnie mieliśmy przekazanie Solidarności. I dzięki temu Solidarność warszawska i wrocławska wycofała swoje finanse wszystkie i ukryła całą poligrafię, także nic nie padło. Natomiast Kraków się nie chciał przekonać. Teraz moment chyba, na który większość osób tutaj czeka, przynajmniej ja bardzo na niego czekałem, czyli szkolenie, które zorganizowałeś dla zomowców w Dolinie Pięciu Stawów. Po pierwsze, jak doszło do tego, że mogłeś organizować te szkolenia dla zomowców? Zaraz po wydarzeniach wujka myśmy pacyfikowali też, ja uczestniczyłem w pacyfikacji bardzo drutu. W Hucie Lenina i CBA, takie było, tam jest, dalej jest to na jakiejś fundamentalnej cenie. No właśnie, Lea. Tak? I tam był nawet tam mój kolega w tym pokoju, żeby, kiedy był wykorzystany. I to było to, i jeszcze zajezdnię tramwajową w Łagiewnikach. No i tam w każdej tej pacyfikacji tak się składało, że wyglądał scenariusz tak samo, wchodziło wyższe dowództwo, po czym szło pić z towarzyszami w partii, którzy tam też byli, a zomowcy dostawiali tak samo pas, no i był oddział specjalny, który miał czuwać nad wszystkimi, i w razie czego strzelać. Chciałem dążyć do tego, żeby nie było na żadnych strzelań, ani żadnych konfliktów. Rozmawiałem z tymi ludźmi, które... Ale ci nawet już nie jako trener, już nie jako jakiś tam pomocnik, tylko stałeś na czele pacyfikacji Nowej Kutry. No bo nawet nie stałem na pewno. Generał Żalka Wojskowy był, ale ja byłem na jednym odcinku, przejąłem po prostu dowództwo, bo takie miałem zresztą zalecenie, żeby w razie czego ten dowódca nasz taki nie za bardzo wydany, dlatego pytam specjalnego, więc ja byłem wyższywany go stopnie, w ogóle ja byłem wtedy porucznikiem, on był chorążym, ja przejmowałem po prostu. I czułem na to, żeby nic się nie zdarzyło, żeby było dalej szczerze, no i przemocy, no i tak było, a nie było pałowane. Udało się i teraz tak łatwo mówić, natomiast no gdyby Anusz był strzałem, to ciężko by to było. Tragedia wytłumaczyć. Było taki... Komuś to pomaga Solidarności. Ja wam powiem, że w Nowej Hucie jeden z moich podopiecznych przeładował do Kałasznikowa i chciał strzelać, bo uciekałem tego człowieka, ale chciałem, żeby nie przyklęł, nie strzelać, no i on nie strzelał. W czasie spinaczki takiej trudnej, scenarii to się mówi. Wtedy już jest tak, że życie się wydaje, że się, wszystko się nie ma. Ale to na taką spinaczkę zapraszasz, to masz... Nie wiem, to się nie zaczyna, mógł powiedzieć, że wszystko.